nazywam się Barbara Łuczyna, jestem kierownikiem tej szkoły polskiej w rugby. Polska szkoła w rugby powstała w 2009 roku. Przy pomocy Kansylu, właściwie Związek Polonijny wraz z Kansylem zawiązali umowę i szkoła była dotowana przez 2 lata przez Kansyl, czyli to jest Urząd Miasta, tak. Po polsku mówiąc, który nam pomagał, opłacał nam czynsz, kupował nam podręczniki i wszelka pomoc dotacyjna była od nich zawsze. Rodzice płacili symboliczne czesne, na które po prostu było wykorzystywane na imprezy szkolne, czyli Mikołaj, Dzień Matki, zabawa Halloween, zabawa karnawałowa i tak dalej, i tak dalej. Szkoła Polska przede wszystkim służy dzieciom do tego, aby nauczyły się języka ojczystego, języka polskiego. To jest cel najważniejszy. Czytania, pisania, oczywiście historii Polski i geografii Polski. Na tym się skupiamy. Oczywiście jest to też integracja środowiska polonijnego poprzez dzieci, prawda? Organizując wszystkie imprezy, czyli na przykład zabawę mikołajową, zabawę karnawałową, Dzień Matki, 11 listopada Akademię, integrujemy społeczeństwo, przychodzą na to rodzice, oglądają to, widzą, że w szkole się coś dzieje, że nie, ich pieniądze nie poszły na marne. No, w tym roku mamy duży problem, dlatego że czesne musiałam dość wysoko podnieść z powodu tego, że cięcia budżetowe nastąpiły w Anglii, Wielkiej Brytanii i szkoła nie dostała już dotacji z Kansylu. Jesteśmy samodzielni tak jakby, próbujemy się przekształcać w charity, ale to jest długa procedura. Ale będzie to zrobione. Oczywiście czesne jest wysokie, ale dzieci są. Gdzieś około 50 dzieci chodzi do naszej szkoły na dzień dzisiejszy i chciałabym, żeby było więcej, bo czym więcej dzieci w szkole, tym my mamy więcej pieniędzy i więcej imprez możemy zrobić. Oczywiście problemem jest wynajem. Wynajmujemy, tutaj się znajdujemy w angielskiej szkole Lawrence Sheriff. Jest to taka dosyć renomowana szkoła w rugby, ale no, czynsz jest po prostu bardzo duży. Ja i tak wynegocjowałam 25% taniej. Za każdą sobotę płacimy prawie 100 funtów czynszu. Za wynajem trzech klas na 3 godziny. Więc to jest po prostu bardzo drogo. Będziemy szukać może w przyszłym roku szkolnym nowej jakiejś siedziby, tańszej, jeżeli nie zapisze się więcej dzieci. Bo jeżeli będzie więcej dzieci, to my tutaj to ogarniemy. Ale to jest tak na styk. Czyli starcza nam na wynajem i na płacenie nauczycielom. I koniec. Tutaj sponsoring Polmedu, przychodni polskiej, przydał się, bo była dzięki temu zabawa mikołajowa zorganizowana. I fajnie, paczki były, przywiezione słodycze z Polski, także Polmed nam tutaj bardzo dużo pomógł. No i właściwie innych sponsorów nie ma. Cel jest taki. Język polski, historia, geografia Polski. Uczymy się przy okazji zabawy też. Czyli integracja społeczeństwa Polonii Polskiej, która jest w rugby, jest tu około 4000 Polonii, więc ja nie wiem, dlaczego w szkole znajduje się 50 dzieci. To nie jest tak, że nic się nie działo. My mamy swoją stronę www.rugbyszkola.com i tam widać, jakie imprezy, co się działo przez cały czas. Zachęcamy dzieci. W tym roku będzie duża akcja propagandowa. Ja sobie już to postawiłam za cel, że plakaty rozwiesimy po mieście, tam gdzie w polskich sklepach, w kościele polskim. Także cel jest taki. Chcemy jak najwięcej dzieci tutaj zintegrować, żeby Polonia, żeby przynajmniej rodzice plus dzieci się trzymali razem. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby wysłać dziecko właśnie do naszej szkoły. Nasi nauczyciele zajmują się różnymi dziedzinami i myślę, że dobrze uczą nasze dzieci.